Bardzo proszę o zabranie głosu pana prezesa Marka Niechciała, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szanowni Państwo, ja bym chciał zacząć od zadania takich dość prostych pytań. Czy byśmy się tu spotykali, gdyby frank był po 2 złote? Nie spotykalibyśmy się. Gdyby ceny mieszkań 2008 wzrosły 2 czy 3 razy, byśmy się tutaj spotykali? Też prawdopodobnie nie, bo zadłużeni by mogli wyjść z tych zadłużenia po prostu sprzedając mieszkanie. Więc rozwiązanie, które powinno być wprowadzone, musi rozwiązywać całość problemu. Teraz mamy takie ryzyka, które mogą się pojawić, a które nam się wydają teraz niemożliwe. Był frank za 2 złote, kto by przypuszczał, że będzie właśnie za 5 zł, tak? Ale wyobraźmy sobie, że Chińczycy kolejne budują wyspy z betonu na Pacyfiku i mamy franka nie za 4 zł, nie za 5, tylko za 6 czy 8, tak? Wtedy pytanie, czy propozycja Związku Banków Polskich rozwiąże ten problem. Wtedy nam też się wydawało, że nigdy nie będzie 4 zł znowu. Później problem jest taki, mamy osoby, które są zadłużone, mają te mieszkania, im się rodziny powiększyły, chciałby je zmienić, ale jak popatrzymy na ich sytuację, to mi się przypomina sytuacja chłopa pańszczyźnianego, który był przywiązany do ziemi, bo nie może zmienić miejsca, w którym mieszka, zmienić na lepszą pracę. I tutaj pytanie jest, jakim on jest obywatelem, skoro tak naprawdę jego swoboda przemieszczania się jest ograniczona. No niedawno było chyba 150-lecie zniesienia pańszczyzny w Polsce, więc pytanie jest, czy to nie jest jakiś taki fragment znowu ograniczenia praw obywatelskich. Natomiast z drugiej strony nie może być tak, że przez rozwiązanie, które zostanie zaproponowane, cały system bankowy ucierpi i ja znowu jako ochrona konkurencji zamiast kilkudziesięciu banków w Polsce będę miał 3, które tak naprawdę bardzo łatwo mogą się wtedy zmówić i w jakichś innych fragmentach rynku nadużywać swojej pozycji. Znowu z drugiej strony konsumenci wtedy też ucierpią, jeśli tych banków będzie mniej, będzie mniejsza konkurencja, więc rozwiązanie musi być całościowe, a nie tylko dotyczące jakiegoś fragmentu. I nie może generować jeszcze większych problemów niż teraz mamy. Można powiedzieć, że są sytuacje, że mamy jakieś prawo i ono jest niezmienne, tak? Ale pomyślmy sobie, było coś takiego, że do niedawna nie było upadłości konsumenckiej, tak? O ile w przypadku bankowego tytułu egzekucyjnego jego zniesienie obowiązuje od momentu uchwalenia ustawy, a nie dotyczy wcześniejszych, przynajmniej taki jest stan prawny, o tyle, jeśli chodzi o upadłość konsumencką, nie było takiego ograniczenia, że osoby zadłużone dopiero po tym dniu mogą być objęte upadłością konsumencką, tylko też osoby, które się ileś lat wcześniej zadłużyły, zostały objęte tym programem. Więc nie można mówić, że tutaj no, wszystkie dotychczasowe umowy muszą być zachowane bez zmiany, jeśli mamy taki problem systemowy. I zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji osób, które zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich i im się należy po prostu ochrona. Natomiast musi to być rozwiązanie całościowe, a które to będzie, no to już zależy od gospodarza tego tematu, czyli Kancelarii Prezydenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję.